Witam wszystkich z tej strony Cwietka. Dziś z ALS77 pokażemy Wam kilka ułatwień na mapie Cichych Brzeg, czyli podjazdy na górki. Pierwszy z nich tutaj z górnego kapa. Świetne miejsce do spotowania dużej ilości czołgów. Jak widzicie, mam gdzie spokojnie przestrzał na niemal całą tą północno-wschodnią część i czołg potrafi wbić aż do góry. Także jak widzicie, można tutaj sporo namieszać, atakować czołgi ciężkie, które nadjeżdżają tutaj w tych kierunkach na linii H. No i w zasadzie bałamucić wszystkich. Bez problemu można stąd zjechać. Także to, powiedzmy, ten pierwszy wjazd. O, a teraz drugi najazd, będąc, powiedzmy, na dolnym kapie. Jedziemy właśnie tutaj. Proszę, cyk. Czołg się ślizga, ale ładnie wjeżdża. A stąd, jak widzicie, spokojnie można spotować tutaj aż do prawej strony i do lewej na samą górę. Przyspieszę troszkę, żebyście zobaczyli, gdzie te czołgi spokojnie mogą wjechać. Stąd oczywiście możemy bronić i świecić naszego kapa. Wjeżdżają tu batczaty, dużej maści pojazdy. Większość tych, które ma gdzieś tam powyżej 50 na godzinę, jest w stanie się wskrobać w to miejsce. Dobra, tu dajemy. I oczywiście tu na dół też można wjechać. Jeszcze niżej. Także zobaczcie, kolejne miejsce, gdzie spokojnie możemy się schować. Świecić wroga. I jak najbardziej tutaj spokojnie wjeżdżamy na górkę. Stąd bicie na DC1, na część mapy. Spokojnie możecie atakować tutaj cele. Jest miejsce dla takich czołgów jak ten, może się spokojnie łatwo schować i widzicie, bez problemu, widok fajny. Te miejsca tutaj, czyli C1-2, B1-2, spokojnie można atakować. Wszystkie wychylające się tam łebki można strzelać. Oczywiście jest to tak blisko, że no zostaniemy wyspotowani bez problemu. W razie czego można zjechać tutaj na dół po klifie. Właśnie mniej więcej tak stoi mój czołg, trochę bardziej w prawo. Nie ma problemu. O, i możecie dalej brać udział w akcji. A tutaj drugi podjazd z górnego kapa. Z Elsem wjeżdżamy właśnie na tą mniejszą góreczkę. Dobrze rozpędzeni, wbijamy. I stąd spokojnie można obijać cele z prawej strony, świecić całą resztę. Jak widzicie, jest tutaj trochę miejsc, żeby się schować. O, a tu mój ulubiony podjazd na linii A. Rozpędzeni wjeżdżamy jak najszybciej na górę. To miejsce, gdzie teraz jest czołg, może Wam sprawiać pewne trudności z wjechaniem. To czołg, jadąc od prawej, musi się wciągnąć z lewej. Często ześlizguje się po prostu na dół, jak nieumiejętnie to zrobimy. Najłatwiej chyba wjechać tutaj RU-261, trochę gorzej batczatem. Wjeżdżają i obiekty 140, spokojnie możecie wjechać grillem. 15. No, jeszcze pewnie by się znalazły jakieś inne, oczywiście AMX-owskie lajciki, czy czołgi z linii czeskich magazynków.
jak te 50 spokojnie powinny dać sobie radę. Oczywiście małe czołgi też, te 67 wjeżdża tutaj bez problemu, a stąd jak widzicie macie całkiem niezłe bicie na wszystko. Że można atakować wrogów niemal wszędzie, wyspotować nie ma problemu wszystko. I tu przyspieszę troszkę. O, i możemy się próbować skrobać znacznie wyżej. To akurat nieudana próba. Także zróbmy to szybko jeszcze raz. Przy dobrym winglu jesteśmy w stanie też tutaj wjechać. I dalej już tylko do góry. Oczywiście dojechać tutaj w pierwszych jakichś tam minutach bitwy, gdzie bardzo dużo czołgów jedzie na te, powiedzmy, D1, C1 kwadraty, no nie jest tak proste, jakby się myślało. O, możecie tutaj spokojnie wskoczyć. To jest niestety koniec mapy. Ale jak widzicie, widok stąd nie najgorszy. W przeciwieństwie do przeciwległej strony, w niektórych miejscach tutaj nie polecałbym zjeżdżania na dół. Tutaj próba zwykłego amerykańskiego i czarnego niemieckiego bulldoga na ściance. No, kończy się, jak widzicie, nie najlepiej. Mam nadzieję, że podobało Wam się wideo. Jeżeli tak, możecie dać nam lajka. Kolejne wspinaczki już wkrótce. Do zobaczenia.